W dniach 24-26 października 2014 roku w Instytucie Historii odbyła się trzecia Lubelska Jesień Historyczna, czyli Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa. Tegoroczną edycję zorganizowały cztery koła z naszego Instytutu. Było to Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej, Koło Naukowe Studentów Krajoznawców, Koło Naukowe Historyków Studentów oraz Studenckie Koło Naukowe Archiwistów. W ramach konferencji obradowaliśmy w czterech panelach. Między innymi była ta historia sportu, pana turystyczny, archiwistyczny i mniejszości etnicznych. Tak, ten panel dotyczący mniejszości etnicznych właśnie tutaj był kierunkowany na Europę Wschodnią. Ogólnie mieliśmy 104 referentów w czasie konferencji, w tym gości z Charkowa oraz z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie. Poza tym były reprezentowane w zasadzie wszystkie uniwersytety polskie, które mają swoje oparcie dydaktyczne i historię, czy też turystykę historyczną, bądź przedmioty pokrewne związane z archiwistyką tutaj. Konferencja została wsparta przez liczne instytucje, tutaj pozauczelniane również, m.in. przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz przez Archiwum Państwowe w Lublinie, które przekazały nam tutaj książki, które były nagrodami dla najlepszych referentów podczas konferencji. Także szereg innych instytucji wsparł naszą konferencję, za co serdecznie dziękujemy im. Na chwilę obecną, co można powiedzieć, w porównaniu do wcześniejszych edycji, jesteśmy zaskoczeni ilością zgłoszeń. Wcześniej było to około 80 osób, w tym momencie jak doszła kolejny tutaj panel turystyczny, mamy naprawdę dużo więcej zgłoszeń, z czego bardzo się cieszymy i liczymy, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej.